Cześć, z tej strony GoldTV, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Theft Simulator. I dzisiaj będziemy kraść samochód z domku 104, czyli Jonesowie. No, zlecenie za 1000 w sumie to jest zadanie fabularne, ale co musimy do tego potrzebować? Pierwsze to elektryczny pick gun, to jest do otwarcia tego zamka, znaczy wiecie, zamiast kluczyków po prostu, żeby otworzyć auto. Lornetka też się przyda, bo zapomniałem w ostatnim odcinku kupić, jeśli w ogóle mieliśmy dostępną. Jeszcze tylko to sobie dam do szybkiego wybierania, bo bardzo lornetka będzie nam przydatna, żeby zaznaczyć na przykład kamery. No dobra, to chyba mamy wszystko, czego co potrzebujemy. Tak mi się wydaje. Poczekajcie. Okej, możemy już lecieć sobie do tego domku. Myślę, że to jest ostatni odcinek, gdzie będziemy na tej ulicy Greenview, bo tak to będziemy już chyba na to Richie R. Dobra, to ja poza odcinkiem w ogóle sobie jeszcze to zbierałem na ten elektryczny pick gun i na tą lornetkę, więc musimy na początek sobie teraz zobaczyć co, jak się dzieje. Widzę, że mamy dużo wolnego. Jedynie ta osoba, która tam jest. Dobra. Po prostu sobie kradniemy. Niestety jest tutaj jedna umiejętność, która kradzież aut poziom drugi umożliwia usuwanie alarmu z samochodów. Niestety nie mogę ani tego odblokować, bo po prostu nie mogę. Nie wiem. Bo bym sobie nawet poza odcinkiem dozbierał do tego poziomu, żeby uzbierać, żeby mieć, żeby po prostu ten punkt wydać, ale niestety nawet nie mogę tego kupić. Dobra. Aha, na początek weźmy. Zróbmy. Zróbmy tak. Muszę zamknąć, żeby nic nie było, żadnych podejrzeń. Teraz tylko odpalmy samochód, dobra. No i jedziemy. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie opłaca się kraść aut. Tak mi się wydaje. Bo nie wiem. Now you're ready for the real deal. You keep this up and you'll be a debt-free man. We left a box by your gate. Pick it up. Go to Richie R204 and stick it in his bedroom drawer. And don't let him see you. Dobra. Niezauważalnie. To weźmiemy sobie, wiecie co, już tutaj przyjmiemy te zadania i jakieś wskazówki sobie kupimy, jakbyśmy potrzebowali. A tak to chyba wszystko mam, ale o, mogę, mam jedną umiejętność, ale
Nauczę się tego, bo tego jeszcze nie miałem. A plecak na razie nie potrzebujemy miejsca, ale coś mi tutaj dużo miejsca zajmuje. Mikrokamera, złota czara, to może to. No to sobie odłożę. No, to mi tyle zajęło. Dobra, Richie R. Możecie zobaczyć, jak wygląda ta dzielnica. A i jak, bo jak Vinny zadzwonił, to zapomniałem dokończyć, że właśnie to złomowisko, gdzie możemy tam też jakby się dostać, to właśnie służy tylko do sprzedawania chyba aut. W sensie części z aut. Bo jeśli nie można na Black Bayu, to właśnie ten, ale oj, ten domek pamiętam i to bardzo dobrze pamiętam. Niestety, dobra, jest. Mamy kamerkę już. I tak, do 15. No to się prześpimy do 14 i później do 15. Śpi. Jeszcze jedną, dobra. I powinno już być. Jest. Zwyczaje lokatorów. Muszę się przespać do godziny około, chwila, Richie R. Do godziny 10, bo muszę jeszcze sobie pozaznaczać kamery. Bo na pewno tutaj będą. Ale to jest w sumie taka ostatnia dzielnica. Jeszcze będzie jedna, ale tam jest chyba z cztery domki. Dobra. Kamera na początek. Tak chyba nie ma. Ale zobaczmy, czy tutaj po pierwsze nie ma innego wejścia. Nie ma, czyli są tylko główne drzwi, ale ja mam metodę, bo oprócz wejścia przez automatyczny wytrych, chociaż i tak będziemy musieli głównym wejściem wyjść, ale ja mam taki patent, jak to można tak nazwać. A tu jeszcze jest kamera. Nie mogę jej nacelować, dobra. Lepiej sobie zobaczmy, gdzie te wszystkie kamery są, żeby później, bo ja kiedyś pamiętam, że natrafiłem kamerę przy wejściu do domu i niestety nie było to fajne i policja mnie złapała, bo jak oczywiście wejdziemy na kamerę, to policja przyjedzie. Ale właśnie wychodzi pierwsza osoba. Oj, tu nie przejdę. Muszę głównym. Będę musiał albo jakoś, jacie, dostarcz paczkę na Richie R numer 204 i wróć niezauważalnie. Niestety nie mamy dużo czasu. Jak ona teraz zanim wyjdzie, to po pierwsze, a po drugie, zanim te wszystkie zamki tu rozbroję. Tak, w sypialni znajduje się zabytkowy plakat, w safe znajduje się zabytkowy wazon. Dobra, no to jeszcze safe, musimy rozbroić zegar i włóż paczkę do szafki. Dobra, już sobie pójdę. Y
Gdzie? Dobra. Tu. Pieniążki, zestaw. To się opłaca. Co jeszcze? W sypialni znajduje się zabytkowy plakat. Chwila, czy to jest jedno... To jest... Ten dom jest chyba... ma jedno piętro, ale... Szkoda, że nie ma dwóch. To jest... To Richie R to jest taka bardziej bogatsza dzielnica. Tu nie ma mowy bez kamer, żeby tu nie były jakieś domy bez kamer. Więc... Niestety... Ostatnia misja w tej grze jest mega trudna. Chwilka, jeszcze zobaczę tylko ile mam czasu. Ta kobieta wraca o 16. Mamy jeszcze trochę czasu. Klawiatura, tutaj widzę, że naprawdę bogactwo. Gdzie jest ten plakat? Tutaj dałem. Aha, tam. To jest zabytkowe niby. A tak, oprócz tego to nie wiem, czy jeszcze coś będę brał. Spróbuję jednak, bo... Co? Ja bym jeszcze coś wziął, ale nie wiem, czy zdążę. Ale nie widziałem, jak, co mnie tam złapało. Oj nie, lepiej ucieknijmy. You're doing all right, you know that? For the next job, go skill up on electronics for me. Dobra. Ale... O nie... Aha, elektronika. Tu też chyba... To chyba będziemy musieli powtórzyć na tym samym domku, żeby jakoś expa zdobyć. Ale kurczę, kupę hajsu. Niestety... Zabytkowy plakat. Zabytkowy wazon. Nie no, te podpowiedzi. Zobaczcie! Te figurki 24 tysiące. Nie no, taki hajs to... Ja lubię. I chyba teraz powinno się... Ten... O kurczę. No serio, jeden raz tylko wziąłem... Policję wyzwałem. Nadal nie ma tego auta, jeśli w ogóle będzie, to będzie fajnie, jeśli nie będzie, to szkoda, ale musimy, a wiecie co, wezmę w swoim domku się prześpię do tej godziny 9, bo 9:10. Dobra, 10, bo zanim tamta babka wyjdzie, to trochę minie. O, już nie ma. Wystarczy kilka dni się przespać i... Tradycyjnie chciałbym dzisiaj dwa domki obrobić. Niestety nie wiem, czy mi się uda. Prześpię się jednak do godziny 11, 12, do 12. Tylko szybko.
Aha. Ja akurat dotknąłem kamerę. Ale fail. Mówiłem, że przy wejściu są kamery. Mówiłem. Ale nie spodziewałem się, że... Elektronika poziom drugi. Tu pewnie nic nie będzie, nie ma sensu nawet. Klawiatura nie. Coś muszę zebrać, bo... Dalej. Tam. Może lampa, nie wiem. W tym domku jest mało do zebrania. Może jakiś telewizor, coś. To też wezmę znowu. Jest ta paczka. Drukarka. Ale wiecie co? Ten dom pamiętam. Tak mi się przypomina. Chociaż największy problem chyba mi sprawił na tej ulicy numer 206. Tamten domek. Pamiętam jak się na tym domku tam wkurzałem, że nie mogę to przejść. Ale ten domek jest, powiem wam, że to jest chyba najbiedniejszy dom, jaki widziałem, bo nie ma tu nic. O. Ale tak to naprawdę nie ma tu nic, żadnego telewizoru. Nic. Przeciwieństwo do 101, gdzie tam było naprawdę kupę rzeczy i zarobiłem tam też ładną kwotę na tym. Chyba będę już się zmywał, bo nie ma tutaj za dużo rzeczy, a jest około 15 minut, 16 nagrywania, więc chciałbym. No nie, tutaj są. O nie. No co jest? Pacę czas. A? Oni gdzieś tutaj mają garaż, bo widziałem. Tutaj. W garażu jeszcze nie przeszukałem. Ale gitara elektryczna się przyda. Aparat. Już? Jeszcze nie. Biorę, dobra. No i spadamy chyba. Jeszcze tą drukarkę tam mam. Wezmę ją i szybko. Dobra, jest 15:01. Łatwo poszło. Jak to dziwnie wygląda. Wow, jak wyleciałem w powietrze. Z tej górki, jak tam. No, w końcu. To teraz mogę sprzedać te rzeczy, które zarobiłem. Chyba tutaj za dużo nie zarobię na Black Bayu. W ogóle nie zarobię. Ale weźmy już notatki. Jakie tutaj znów? Jeszcze gdzieś? Aha, no tutaj jakieś. Dobra, i które? To, ale wymagany poziom 20. Chyba se jaja robicie. Czemu ja tak jestem zacofany z tym poziomem? O, czyli będę musiał znowu wszystko powtórzyć. No nie wierzę. Welcome back. Aha, no jeszcze. Jest, patrzcie! 35 tysięcy.
Jest mój ukochany van. Tutaj pamiętam, przypomina mi się, że była jakaś cegła chyba, którą dało się rzucać, ale nie przypomina mi się, znaczy nie wiem gdzie jest, ale gdzieś tu była. Ale uwierzcie mi, to cacko kupię. Możemy nawet sobie zobaczyć, jak tutaj fajnie jest. Ale nie mogę wsiąść. Może za 2 odcinki kupię takie coś, ale to musimy troszkę uzbierać pieniążku, bo to jednak duży zarobek. Dobra, znaczy duże pieniądze to kosztuje. Jeszcze sobie tylko odblokuję to. Chyba będę musiał zrobić tradycyjne cięcia, żeby zdobyć ten poziom, bo no niestety nie wiem jak, kurde, co jest. Też nie mogę tego odblokować. Będę zmuszony zrobić tradycyjne cięcie. No, co jest z tym? To jest jakieś dziwne. Ale mnie to denerwuje już. Dobra, jest. Które 19 a 20 potrzebujemy? No to trochę. Będę musiał teraz troszkę pograć niestety, żeby. Welcome back. Więc zrobię tradycyjne cięcie. Widzimy się jak ja już będę miał ten poziom, bo troszkę mi to zajmie na pewno. Więc widzimy się jak ja już zdobędę tyle. Taki poziom. Dobra, jestem z powrotem i mam już ten 20 poziom. Na szczęście przewidziałem każdy ruch, można powiedzieć, twórców, ponieważ tutaj uzbierałem sobie troszkę więcej pieniążków na ten PDA hackera, bo akurat musimy odblokować elektronikę poziom 2, więc pewnie będziemy musieli też to kupić. Ale muszę wam się do czegoś przyznać, że niestety musiałem obrabować dom 201, ponieważ nie chciało mi się wracać już do tego, bo tutaj zrobiłem wszystko i tutaj po prostu więcej pieniędzy na tym zarobiłem. Ale wracając, odblokujmy sobie to. I teraz co? Podłącz domu alarm testowy. Może od razu sobie to. O, noktowizor mogę kupić. Ojojoj, nie, ja tego nienawidzę. Wyłącznie kable podpięte do akumulatora. Jeśli odłączysz niewłaściwie kabel, policja zostanie natychmiast powiadomiona. Tego nienawidzę. Do akumulatora, czyli. Do tego, czyli to i to, tak? Dobrze. We need you to plant a camera. Go to 206 and stick it in the living room. Don't ask. Nie podoba mi się to, ale na wszelki wypadek kupimy sobie nowy sprzęt, czyli PDA hackera, no i noktowizor. Jak działa noktowizor, bo nie pamiętam. R, dobra. On chyba nam daje podobne światło jak latarka, tylko że my to widzimy, a inni nas jakby nie widzą, że my to robimy. Ale do czego służy PDA hackera?
bo nie pamiętam. Nie mogę ani na szybkie wybieranie. Dobra, mamy mikrokamerkę? Mamy. Czyli do 206. Jest. O nie, to jest ten dom. Nienawidzę tego domu. O, ale mikrokamerkę w tym domu mieliśmy, ale dobra, przynajmniej będziemy wiedzieć, co oni robią. 12 w nocy. O 12 w nocy musimy się przespać. Dobra. Czyli tak. W sumie to mogliśmy od razu tą 12 ustawić. No dobra. Szkoda, że nie można właśnie tak zrobić, ale poznajmy... Ojojoj, tu będzie ciężko, widzę. Notatki... Waszyngtonowie. Niestety chyba najlepiej o 23 do nich przybyć. Więc wezmę o 22 już, żeby dokładnie zobaczyć, gdzie kamery i zamki są. Ale teraz... W sumie to najbardziej się boję jednak tej 207 i 208, bo tam są naprawdę już takie, nie wiem, czy firmy, czy wille, trochę tak to wygląda, ale mam nadzieję, że tą grę skończymy. Niestety najprawdopodobniej niedługo będę musiał sam dużo zarabiać poza odcinkiem. Bo niestety teraz coraz więcej pieniędzy będziemy potrzebować, a nieważne. Chyba nie ma już kamery. Tu raczej już nie ma. Ale co ja zrobiłem? O nie. To jednak ta kobietka wychodzi. Was jaja robicie. To jest sylwetkowy garnek, ale
No. Dobra, i teraz my. Będę musiał poczekać, aż ten gość po prostu sobie odejdzie, bo inaczej tego nie zrobię, bo on ma broń. Jak ta kobieta nas złapie, to najprawdopodobniej ona tylko wezmie policję. Dobra, dajmy się złapać, bo to jest bez sensu. Nie widziałem, jak dotknąłem kamerę. Znaczy nie widziałem po prostu ten. O mój Boże. O nie. Chwila, ale o której ta kobieta wychodzi stąd? To jest o 23. To gdzie ona jest? Ona jest jeszcze... No chyba se jaja robicie. No nie wierzę. Dlatego ten dom jest najgorszy. Chyba to będę musiał zrobić poza odcinkiem, niestety, bo... Co jest? Co się stało? Nie rozumiem tej gry w ogóle. O mój Boże. Jakie to jest... Głupie. O, dlatego tego mi tyle nerwów. Nie wiem. Naprawdę to jest jakieś dziwne. W ogóle czy ja stąd wyjdę teraz, bo... Chociaż wyjdźmy z tego domu. What? Nie wiedziałem, że tak łatwo można wyjść. Dobra. Chyba sobie odpuścimy, ja sobie jeszcze zobaczę, gdzie są te zabytkowe rzeczy, bo kupię sobie te podpowiedzi. Jeszcze przyjmę jakieś zadania i wtedy najwyżej wrócę do tego i wam już to pokażę, jak ja to zrobię. Bo naprawdę to będę musiał zrobić chyba na osobności, bo to jest jedna z trudniejszych rzeczy w tej grze, przynajmniej tak mi się wydaje. Na szczęście mnie stać. Jeszcze tylko przyjmę zlecenia. Ukradnię obraz. Wolę zniszczyć, ponieważ ten dom jest mega trudny, ale przynajmniej wiem już, jak to działa. Kiedyś miałem z tym mega problemy. No bo zobaczcie, jak zrobię ten czerwony, to policja niby przyjedzie, ale jak tutaj normalnie z tym akumulatorem, to jak widzicie, zgaśnie. Sorki, że po prostu nie dałem rady dzisiaj tamten dom, tą 206 obrobić. Ale mam nadzieję, że następnym razem obrobimy, bo to jednak jest
trudne. Ten dom jest trudny. Jak ktoś chce sam zobaczyć, to niech sobie ściągnie tą grę albo kupi obojętnie i niech sobie zobaczy, że ten dom jednak no nie jest taki łatwy. Myślę, że niedługo też zaczniemy dodatki do GTA 4, bo dzisiaj, wczoraj wpadł odcinek, zależy kiedy to wrzucam. Wczoraj albo przedwczoraj wpadł odcinek z GTA 4, z drugiego zakończenia, więc... Jeszcze wam tylko tutaj zademonstruję, jak to wygląda. Ale niestety... Ja sobie troszkę pieniążków zarobię. Na tym przynajmniej. Dobra. Tak wygląda... To... Klocek hamulcowy. To jest fajne dla jakichś ludzi, którzy lubią takie rzeczy. Tylko coś mi tutaj... Aha, tu. No i tak muszę zrobić ze wszystkimi czterema oponami. Chyba, jeszcze tylko zobaczę. Na Black Bayu coś takiego było. Cztery opony, ale to mało hajsu. Skrzynia biegów auta trenowego. Dobra. Ja to zobaczę. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek wam się spodobał. No i co? Trzymajcie się. I do zobaczenia. Cześć.